Czy to był wielki powrót Jakuba Łucaka do reprezentacji Polski, bo ten mecz znowu miał bardzo duże wrażenie, znaczenie, ale jakby twój udział, wkład w zwycięstwo był już bardzo duży? Myślę, że z całej drużyny był udział bardzo duży, bo każdy, już powtarzałem to w niejednym pytaniu przed chwilą, że dołożył każdy swoją cegiełkę do tego. A ja, każdy stara się robić swoją pracę i na tym to polega. I mam nadzieję, że jeżeli tak dalej będzie to szło, każdy będzie od siebie coś dokładał, będziemy skoncentrowani na tym, żeby tak to wyglądało, to będziemy odnosili skromne, ale zwycięstwa. Ale właśnie skąd ta sinusoida, bo jednak no, odrobiliście te, nie powiem spore, ale jakieś kilku, dwubramkowe do przerwy te straty i później wyszliście na fajne prowadzenie w końcówce meczu, no i taki dość, powiedziałbym, no, słaby, taki, nie, żeby nie powiedzieć, frajerski sposób tracicie tą przewagę i praktycznie remis wisi w powietrzu. No tak, musieliśmy się kolejny raz martwić do końca spotkania o to, czy wygramy. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, skąd się to wzięło, bo wszystko tak naprawdę 5 minut przed końcem meczu było za nami. 4 bramki, o jednego zawodnika więcej. Nie wiem skąd i dlaczego tak się stało. Na pewno porozmawiamy o tym w szatni, wyciągniemy wnioski. Mam nadzieję, że więcej się to nie powtórzy, bo na pewno stać nas na to, żeby takich błędów nie robić. Zresztą widać to przez cały mecz. Jak gramy, walczymy, w momentach cięższych dużo stajemy na wysokości zadania. Przychodzi taki moment, kiedy już mamy spokojne prowadzenie, to nie wiem, czy może się lekko zdekoncentrowaliśmy, ale na pewno wyciągniemy wnioski i się więcej to nie powtórzy. Gdy było kilkanaście sekund do końca, Macedończycy wzięli czas. O czym właśnie rozmawialiście? Co wam trener mówił? Wiedzieliśmy, że na pewno będzie próbował rzucać Lazarow, bo to u nich pierwsza armata i dzisiaj nieraz brał na siebie, na swoje barki ciężar gry, więc spodziewaliśmy się, że będzie to on próbował, także nastawiliśmy się na grę do środka. Fajnie chłopaki złapali go na blok. Mówiliśmy też o tym, żeby uważać na wrzutki, bo stać ich na to też, zresztą z Francją zagrali taką jedną wrzutkę. Szczęśliwie dla nas obroniliśmy. Myślę, że dobrze po prostu byliśmy ustawieni. Odbiła się piłka, oni już nie mieli czasu, żeby dorzucić bramkę. I mamy 2 punkty. Czy przed meczem z Francją kibice mają się zaopatrzyć jakieś środki uspokajające? No nie wiem, w co muszą się zaopatrzyć kibice, bo my to też na ławce przecież przeżywamy, tylko że my staramy się zachowywać spokój, bo nam nerwy są niepotrzebne. Myślę, że to jest dobra adrenalina dla kibiców, oni się z tego cieszą, potem mają co opowiadać. A takie wysokie zwycięstwa myślę, że są nudne. Dziękuję bardzo.